te oświadczenia i komunikaty. 22 lutego będzie kolejna sesja. Konsultacje społeczne w sprawie Mogilskiej odbędą się 17 stycznia, czyli w czwartek o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 38. 17.30? Tak. Problem jest taki, że prawdopodobnie chodzi o tą o budowę linii tramwajowej i cały ten projekt Mogilskiej, że będzie jeszcze kolejny projekt, tak? Nie, na razie żadnego projektu nie ma, to jest koncepcja. Koncepcja. Aktualnie zarząd z projektantem posługuje na temat właśnie koncepcji. Programiona została jedna koncepcja, bardzo kosmetyczna. My tą nową koncepcję już na tym spotkaniu informacyjnym będziemy mieć, to znaczy, czyli zarząd, czy PRB, czy projektant przyniesie i pokaże nową koncepcję na wejściu, bo ona dzisiaj została. A tamta co była? Wcześniej wtedy tylko szła poszła, czy co? Tamta co była? No, ona została poprawiona. Właśnie też nie wiadomo, ile raz będzie jeszcze poprawiana i prawdzie mówiąc najbardziej mieli ostateczną wersję, prawda? Ale zobaczymy, co zostanie opiniowali to, co już jest niby tą ostateczną. Zobaczymy, jeżeli już jest ustawione to spotkanie na 17, to myślę, że jak najbardziej powinno się odbyć, a w razie gdyby, myślę, że w razie gdyby nagle się znowu coś zmieniło, no to po feriach zorganizujemy kolejne spotkanie z mieszkańcami. Nie, bo ja spotkałem dzisiaj osobę, która mówi, że to wczoraj było to spotkanie. Nie. Pomyłka. 17 to wczoraj było tutaj. Tutaj było na komisji. To było. Aha, a, to było. Ja mam takie jeszcze pytanie, czy ktoś z Państwa ma po prostu wyraża ochotę, żeby rozwiesić na swoim terenie te plakaty, to ja albo zostawię tutaj, albo rozdam w wersji. Przede wszystkim myślę, że radni okręgu to właśnie chyba ty, prawda? I Łukasz Garciński, żeby tam jak najbardziej powiadomić mieszkańców. Rozumiem, że przy wyjściu tam położę. Wczoraj było spotkanie w sprawie nowego studium. Dostaliśmy projekt. Każda z dzielnic dostała swój projekt nowego studium. Oczywiście mogą się Państwo z tym zapoznać. My się będziemy starać, żebyśmy otrzymali to drogą elektroniczną, bo jest tutaj kilka stron. Z tego co ustaliłam z Januszem, no to 22 na najbliższej sesji będziemy już opiniować. Na pewno podejmiemy jakąś uchwałę, bo jeżeli są mieszkańcy też zainteresowani, znają Państwo mieszkańcy, którzy są bardzo zainteresowani tym studiom, no to też zapraszam, tutaj mogą sobie zapoznać się z tym projektem. I żeby każdy naprawdę może zgłaszać uwagi, propozycje, można do nas, można do Biura Planowania Przestrzennego, najlepiej nawet do nas, bo myślę, że dużo, że powinniście tutaj też wziąć pod uwagę każdą sugestię, żebyśmy mogli sami ocenić, co będzie dla nas najlepsze, a co nie, prawda? I dzisiaj także właśnie były Pani z Wincentego Pola, już sobie nawet skserowały projekt i będą się zapoznawać z tym i pewnie też będą się to jest tam ma? A nie wiem, ile tam z 50 będzie tych stron? Gdzieś do 50 myślę. Znaczy są też kartki A3. I jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Postaram się to wysłać też drogą elektroniczną. I do kiedy te uwagi można składać? Teoretycznie do końca stycznia, ale to i tak na pewno to można i później. No nie, chodzi mi o to, do kiedy my tutaj. Aha, nie, no to ja myślę, że to Janusz będzie zbierać się do... Nie wiem, kiedy Komisja Planowania Przestrzennego ma kolejne spotkanie, ale myślę, że można na bieżąco do Rady Dzielnicy, a wszystko zostanie przekazane Komisji. Nie wiem, czy ja ustawił kolejny termin w lutym.
18. Tak, no, no to i tak jest czasowo. Tak, to pani Agnieszka chyba powiedziała. Ale najpierw może... Tak. Proszę Państwa, dokument. Tak, no ja nie będę czytać myślę, tego dokumentu. Komisja Edukacji go stworzyła przy oczywiście współpracy z dyrektorkami Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 38, których zaprosiliśmy na posiedzenie komisji. Byli też rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 3. I tutaj jest to stanowisko komisji. Ja przedstawiam, jako przewodnicząca komisji, chciałam Państwu to stanowisko przedstawić i jeżeli Państwo go zaakceptujecie, chciałabym, żeby to stanowisko komisji przekształciło się w stanowisko Rady Dzielnicy Drugiej. Tak w skrócie może jest taki zamiar likwidacji, znaczy był. Był zamiar likwidacji. Później po rozmowach i po wizycie myślę pana prezydenta Majchrowskiego i pani prezydent Okońskiej Szkoły Podstawowej nr 3 i po takim pomieszaniu, które wokół tej szkoły się zaczęło, to stanowisko miasta zostało złagodzone. Pani Okońska na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta stwierdziła, że nie będzie wnioskować o likwidację, to było we wtorek, że będzie wnioskować o wygaszanie tej szkoły. W środę odbyło się pierwsze czytanie i ten projekt wygaszania został zdjęty z porządku obrad. Więc bardzo duże szanse są na to, żeby ta szkoła została. Niemniej jednak uważam, że to stanowisko Rady powinno zaistnieć i stąd no, komisja się nad tym pochyliła i takie stanowisko opracowała. No, podczas spotkania, ja nie byłam Rady Wielkogosia, byłam Państwo, też zarządu byli. Wiem, że pani Okońska się tłumaczyła, że wtedy, kiedy było to spotkanie wektorek, w szkole zaplanowane przez panią wiceprezydent tłumaczyła się, były też media, tłumaczyła się, że ona nie była świadoma do końca, że tam liczą się z tymi funkcjami. To ma trochę wina urzędników. Myśmy tutaj ze szczegółowo, prawda, opisali, bo ten stanowisko jest długie, dlatego myślę, że Państwo to otrzymali. No, nie ma sensu go czytać tutaj, prawda? Wyczerpujące to, co my jako komisja mogliśmy tutaj umieścić i to wszystko byśmy opisali. Mamy oczywiście tutaj do Rady dotarły i pisma od rodziców, jest pismo mamy dziecka akurat bez dysfunkcji, pani Marty Wojnar z ulicy Aliańskiej, która napisała do Rady na prośbę o pomoc, aby ta szkoła nie została zlikwidowana, zwróciła się do Rady pani dyrektor. Także no nie jest to tak, że sama tylko Rada czy Komisja Edukacji podjęła takie kroki i no uważam, że Państwo no, powinni no, też takie stanowisko zająć. Jak wypracowała Komisja Edukacji. No, to jest moja sugestia. Jeżeli ktoś ma no, zdanie odrębne albo coś by chciał tutaj zmienić czy umieścić jeszcze nowego, to oczywiście komisja jest otwarta. Tak w skrócie, jak to wygląda? To w skrócie bym pani powiedział. Ja bym chętnie tutaj pani Alicja może słusznie zapytała, że istotnie dla osób nie z Komisji Edukacji, czy osób nie posiadających dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czy nie znających tutaj placówki, problem może wydawać się mało czytelny. Otóż proszę Państwa, ta szkoła podstawowa nr 3 jest specyficzną szkołą, ponieważ ma oddziały integracyjne. To oznacza, że chodzą do niej wraz z dziećmi w pełni sprawnymi zdrowymi dzieci, które mają dysfunkcje i oczywiście one są różne po stopniu. Dotyczą zarówno problemów edukacyjnych, jak i wychowawczych, jak i związanych są z zachowaniem, czyli jakieś takie ADHD, ale też powiązania mózgowe, ale również jest tam, nie wiem, co najmniej jedno dziecko, które ma zespół Downa, czyli jest niepełnosprawne.
I zamiar był taki, żeby tę szkołę zlikwidować, pierwszy zamiar był taki, natomiast dzieci z całymi oddziałami, z wychowawcami przenieść do szkoły podstawowej nr 38. Szkoła podstawowa 38 jest szkołą pracową masową, publiczną, tam jest ponad 400 uczniów, więc można sobie wyobrazić, co oznaczałoby wtłoczenie do tego organizmu żywego, szkolnego, z ogromną ilością dzieci, 121, bo tyle w tym momencie się w szkole uczy się tam dzieci, w tym dzieci z problemami różnego typu. Spotkanie, które mieliśmy tutaj z Radnym Panem Dyrektorem ze Szkoły 38, uświadomiło nam, że to nie tylko my postrzegamy to jako problem, nie tylko rodzice, ale dyrekcja szkoły także. Oczywiście Pani Dyrektor, gdyby było takie zalecenie władz miasta, pewnie musiałaby ulec i się zastosować, ale oznaczałoby to pracę już nie na dwie, ale na trzy zmiany. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie byłyby koszty, o których zresztą piszemy, że materialne sprawy, bo to się cały czas podkreśla, prawda? Robi się różnego typu zestawienia kosztów, odnosząc to wszystko, czy też dyskutujemy, do sytuacji szkół masowych, szkół podstawowych bez oddziałów integracyjnych. Jest oczywiście naszym zdaniem błąd w założeniu, bo nie można dokonywać na przykład oceny postępów dzieci w nauce ze szkoły na przykład 38 i porównywać w tym kontekście szkoły 3, która oczywiście musi wyjść gorzej, bo nie ma tych możliwości. Natomiast także tutaj polemizujemy z wieloma zapisami, które znalazły się w uzasadnieniu do projektu uchwały, począwszy od liczby dzieci. Urzędnicy podają liczbę dzieci, która jest nieprawdziwa. To może zdumiewać, bo przecież to są dane publiczne, oficjalne, do których jest łatwy dostęp. Wskazaliśmy również na to, ile przez co najmniej 6 ostatnich lat zarówno Rada Dzielnicy, jak i miasto przekazało na cele remontowe. Ponieważ no, sama negacja jest niemile postrzegana, zaproponowaliśmy w ślad za kiedyś toczącą się dyskusją i propozycją Pani Dyrektor, że żeby bardziej wykorzystać ten budynek, można tam czy wręcz należy otworzyć oddziały przedszkolne. To się robi w szkołach krakowskich. Teraz to jest potrzebne, bo wiemy, że wyż się zbliża, dzieci jest coraz więcej, a przedszkoli jest mało, samorządowych przedszkoli oczywiście, co oznacza, że przedszkola publiczne no, są jedyną alternatywą dla rodziców pracujących, a wiedzą, ile bardziej są one drogie. Także wskazaliśmy na to, że jest możliwość zaradzenia przynajmniej części problemom finansowym poprzez otwarcie właśnie oddziału przedszkolnego. A sam budynek szkoły został tak doinwestowany, że uważamy, że szkoda po prostu go rezygnować z przeznaczenia go na cele oświatowe w odniesieniu do szkół samorządowych. Ważne też było poparcie, które właśnie list otwarty, który wystosowali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego. Przyszło do uniwersytetu, dzieci, niektórych pracowników schodzą do tej szkoły. To zarówno dzieci z problemami, jak i dzieci w pełni sprawni. I oni wskazali między innymi uwagę na to, że zamiast sięgnąć do pracowników, na przykład ekonomistów, którzy pracują w Uniwersytecie Ekonomicznym, żeby dokonali prawidłowych obliczeń, tak naprawdę przedstawili prawdziwą diagnozę związaną z tą szkołą, zrobiono to rękami urzędników, którzy po prostu albo się pomylili, albo zaniedbali, albo nie przyjmą zaniedbali do informacji, które należało wykorzystać przygotowując projekt uchwały. I także to w skrócie jest nasze stanowisko, w którym, tak jak mówię, również podkreślone zostało to, że nie tylko chcemy, żeby ta szkoła była, ale też nie zgadzamy się na to, żeby uczniowie przedstawiali źle opracowane materiały, które tworzą zły obraz klasówki i w związku z tym powodują całą dyskusję, która w naszym zdaniem w ogóle nie powinna mieć miejsca, jeśli chodzi o te kompetencje. Może jeszcze dodam, jeżeli ktoś chcieli dosyć, jeżeli o szkołę 38. Ona jest w stanie, oczywiście przy tej większej zmianowości i większym obłożeniu wtedy, przyjąć całe oddziały, natomiast nie jest w stanie przyjąć poszczególne dzieci, prawda? Ponieważ sama ma już na tyle liczne klasy, że nie może dogęścić jakby tych istniejących klas. I to skutkuje kolejnym takim problemem,
że te dzieci z dysfunkcjami mogą po prostu nie trafić do innych szkół, które mają oddziały integracyjne, ponieważ z kolei w oddziałach integracyjnych jest taki przepis, że w klasie nie może być więcej niż 5 dzieci z dysfunkcjami. Minimum 3, maksymalnie 5. W związku z czym, jeżeli te klasy nie przejdą w całości gdzieś do 38 czy do jakiejś innej szkoły, ale w całości, prawda, to te pojedyncze dzieci z dysfunkcjami no, mogą nie znaleźć miejsca w innych szkołach. Najbliższa szkoła z klasami z oddziałami integracyjnymi jest przy ulicy Chmielowskiego 22, no to też jest szkoła podstawowa numer 22, więc tego tego już dosyć duża od nas. I wtedy, gdyby te dzieci właśnie nie przeszły, no bo jeżeli tam już jest po 5, prawda, to nikt dla tych dzieci nie utworzy dla dwójki, trójki czy nawet piątki, nie utworzy następnego oddziału, prawda? To wtedy czeka te dzieci na po prostu albo nauczanie indywidualne, które jest dużo droższe dla gminy Kraków, bo dziecko siedzi w domu i przychodzą do niego nauczyciele, bądź jeżeli no, ma taką możliwość, samo chodzi wtedy do szkoły, do nauczycieli, ale to jest oddzielnie płatne, prawda, bo to jest poświęcona praca nauczyciela jeden na jeden, prawda, i te koszty wtedy byłyby wyższe. Rodzice też podkreślali, że w momencie, kiedy dziecko ma nauczanie indywidualne z dysfunkcją, no jest problem ich pracy, prawda, bo wtedy zawodowej, bo wtedy no, rodzic musi z takim dzieckiem robić w domu, prawda, no, bo nie może go zostawić w wieku tam, nie wiem, 6, 7, 8 lat samego. Więc dopóki dzieci chodzą do szkoły, no to mogą pracować rodzice, mogą je odbierać po pracy, czy tam jeszcze mogą iść do świetlicy, prawda, przebywać w świetlicy przez jakiś czas i po pracy mogą je odbierać spokojnie. Natomiast jeszcze najgorsze takie rozwiązanie, które też grozi tym dzieciom, no to byłaby wtedy szkoła specjalna, a ponieważ te dzieci nie mają aż tak dużych dysfunkcji, żeby się kwalifikować do szkoły specjalnej, to najkorzystniejszy rozwój jest w takim zespole integracyjnym, gdzie obcują z dziećmi zdrowymi i mogą się rozwijać no, lepiej niż w szkole specjalnej, gdzie jednak te dysfunkcje są poważniejsze i to dziecko no, no nie będzie w górę, tylko będzie, prawda, no, no, albo mało się mniej, mało stopniu się rozwijać, albo może nawet powrócisować się w tym rozwoju takim edukacyjnym. O tyle. A ja chciałam jeszcze zapytać, czy ta szkoła jest się wykorzystywana jako szkoła, ponieważ tam chyba uniwersytet wykorzystał się, akademia to nam się wykorzystała. Nie, część tych pomieszczeń? No, czy teraz to nie? Każda szkoła prowadzi taką działalność dodatkową i takie środki uzyskuje, to wszystkie szkoły. No to w tej chwili 120 osób, bo ja tam kiedyś chodziłam tej szkoły, uważam, że ta szkoła jest najświętsza, czyli się na Dąbie, numer 18. No, to jest duża szkoła i 120 osób to tam. Kiedyś to było oddział po 52 osób. W klasie, więc 4 oddziały już były raptem, czyli klasy. To było po 4 klasy w jednym poziomie. Ale z tego, co ktoś orientuje, to jest pozytywna opinia co do powstania tej szkoły, prawda? Pana prezydenta. Ale to jeszcze do końca... Dlatego ja bym jednak prosiła, żeby Rada zajęła to stanowisko, bo wiadomo, że miasto powoli się wycofuje. Pan prezydent też był z niezapowiedzianą wizytą we wtorek w tej szkole. Ta wizyta, z tego co pani Małgosia mówiła, przebiegła tak bardzo ciepło, ponieważ zaczął wizytę od zerówki, czyli od dzieci najmłodszych. Jedna dziewczynka właśnie z zespołem Downa no, powitała pana prezydenta też bardzo ciepło, jako traktując go, nie wiem, mogło się jako wujka czy dziadzia. Chodziła z nim po całej szkole, to ciężko ją było nawet oderwać od pana prezydenta. No niemniej jednak, no wiemy jak jest, prawda, że miasto jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęło. I uważam, że nasz głos tutaj z dzielnicy, gdzie ta szkoła jest umiejscowiona, to jest głosem ważny. Czyli to byłaby propozycja, żeby uchwałę podjąć w temacie? Jeżeli Państwo nie mają nic przeciwko temu pismu, no to ja w takim razie... Zamienić tego stanowisko tak. Komisji na stanowisko Rady. Tak. Chciałabym podziękować Komisji Edukacji za przygotowanie tego pisma, które jak najbardziej popieram i jestem za.
za to, żebyśmy wysłali to nasze stanowisko. No na pewno do pana prezydenta, do pani wiceprezydent, tak. do radnych, do działu edukacji, do radnych miejsc też. Znaczy, a propos może takiego tego zdania,
ja rozumiem, że argument na przykład to jest mocny argument za szkołę, za szkołę podstawowej 52 na Pisybiorze. Dzisiaj tam powstaje gigantyczne osiedle, po drugiej stronie obok tego, obok Tomekso. Tam mnóstwo dzieci przyjdzie, bo tam mieszkania są po 4 nawet chyba 300. To w porządku, ale nie tak jak tutaj po 13. Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie, aby Pani Marysia mogła napisać to jeszcze i dopisać jedną zdanie i dopisać wyśle, nic na mnie. Ja jeszcze zanim Pani Agnieszka powie, bardzo proszę o ciszę. Ja jeszcze chciałabym tylko przekazać informację, że 22 stycznia o godzinie 17 tutaj w Radzie Dzielnicy odbędą się te pierwsze wykłady Lekarzy Nadziei. Jest to tematyka styl życia, dieta, a zdrowie 60+. Zapraszają wszystkie te osoby seniorów. Jeżeli Państwo by chcieli, to mamy plakaty. Najlepiej się tutaj do Krzyśka zgłosić, to on wydrukuje, skseruje, ile Państwo chcą. No bo już jestem głupi. No bo gdzie jest plik w rozmiarze A4 dlatego. A ja nie, to mam A3, to mogę w każdej chwili skserować i jeżeli Państwo mogą to nawrócić na bibliotekach, rozwiesić, my też już przekazaliśmy kilka takich plakatów, więc zachęcamy 22 stycznia o 17 godzinie. Zapraszam na praktyki, nauczyć. Będzie wykład, informacja o działalności charytatywnej i humanitarnej Stowarzyszenia Lekarza Nadziei i będzie rozmowa przy kawie, herbacie i wodzie mineralnej. Wstęp wolny. Pani Małgosiu. Ja mam takie pytanie i proszę, miesiąc temu prosiłam o to, że i tutaj sygnalizowałam, że gazetka nie została dostarczona do biblioteki przy ulicy Brodowicza, tudzież Zaleskiego i że Pani bardzo proszą, żeby tą gazetę zadbać o to, żeby ta gazetka tam dotarła. W tym miesiącu zgłosiły mi Panie, że faktycznie bardzo dużej ilości dostały gazetki i wszystko jest w porządku. Ale na ulicy Lubomirskiego nie było ani jednego, tudzież jeden egzemplarz i to wszystko. Czy my nie możemy tego naszego kolportera zmotywować do tego, że jeżeli w takich instytucjach jak biblioteka, że on nie może dostać jakiegoś, nie wiem, poświadczenia, że zostawił, to się nad nim nie poddaga, nie wiem co będzie za miesiąc, nie wiem jak to wygląda w innych bibliotekach, ale ciągle coś po prostu... On ma różne osoby, które roznoszą, prawda? W jednym okręgu ma osobę bardziej solidną, a w innym mniej solidną. No bo za każdym razem się udomówił, czuła się gorzej. Więc ja chcę mi zostawia w szkole, w jakimś sklepie. Bo teraz zostało mniej tych, znaczy w tym roku mieliśmy mniejszy, znaczy w 2012 roku mieliśmy zmniejszone, ale teraz powiem zwiększyliśmy. Ale i tak zawsze się mówiło, że do bibliotek musi być przynajmniej. Po prostu nie można czegoś takiego zrobić, żeby tam pani w bibliotece potwierdziło odbiór. Tyle. Jak i tak przynosi, to może... Do biblioteki? No. No, no bo z tymi kolportelami to jest ciężko, naprawdę. No,
Bo ile, że to mniej więcej tam... No ja właśnie nie widzę. To już nie. Widzę, że nie da. Przy ówczesnej ulicy Miedzianej na Dąbiu. Ta uroczystość jest trzyetapowa. Pierwszy etap to jest oddanie czci ofiarom na cmentarzu rakowickim pod pomnikiem ofiar Dąbia, który jest u wylotu, jeśli ktoś tam jeszcze nie był, Alei Zasłużonych. To jest bardzo duży, rozległy pomnik, łatwo go znaleźć. I ta uroczystość jest o 10:30. Następnie jest przejazd na Dąbie, gdzie o 11:30, też zgodnie z wieloletnią tradycją, będzie celebrowana msza ku intencji ofiar. I potem kolejny, ostatni już etap uroczystości, przejście pod krzyż na Dąbiu, który upamiętnia egzekucję dokonaną na Polakach. To kończy tę uroczystość, tam zwykle odbywa się krótka modlitwa, jest odprawiana i był zwykle odczytywany apel poległych. Tego apelu poległych już po raz drugi nie będzie, ponieważ wojsko, a konkretnie wydział, który zajmuje się kwestiami edukacyjno-wychowawczymi, musi mieć na to 2 miesiące. Okazuje się, że to musi być przez Warszawę zatwierdzone, dopuszczone do odczytania i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że oczywiście mimo braku apelu poległych uroczystość pod krzyżem również się odbędzie. Skoncentrujemy się na modlitwie i odczytaniu listy rozstrzelanych 79 osób. Wszyscy Państwo, jak myślę, dostali zaproszenia. I po prostu wszystkich zapraszamy. Jeśli ktoś miałby ochotę wziąć udział i mógł zarówno w uroczystości na Rakowicach i na Dąbiu, to będzie autobus, który będzie mógł przewieźć osoby zainteresowane, które nie mają swojego samochodu. Zwykle ta uroczystość kończy się około godziny w pół do pierwszej. Często radni są zapraszani na herbatę, jako że jest zima i na ogół jest wtedy dość chłodno, więc są zapraszani do pobliskiej szkoły podstawowej nr 18 na herbatę. Będą uczestniczyć w tej uroczystości również radni miejscy. Wiemy, mamy potwierdzenie, że z kancelarii pana prezydenta będzie pan, który zajmuje się sprawami współpracy międzynarodowej, pan Krzysztof Griner, natomiast radnych miejskich będzie co najmniej 5-6, a to będą panowie, którzy rokrocznie biorą udział w tych uroczystościach. Jak słusznie zauważyła pani Alicja, tak? Tutaj jest błąd, bo jest 15 stycznia. O! Znaczy, tu jest 13 na górze, a tu poniżej jest 15. No to jest błąd. To przepraszam. Czyli jest. Ale 13. Trzeba mieć 13. Tak, oczywiście. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale nie, tak, natomiast to jest 13.